Cześć, Pasieka Gromadzeń. 7 sierpnia. Jestem na pasiece. Miałem przekładać z odkładówek do korpusów pszczoły, ale stwierdziłem, że będę przetapiał ciemne ramki z woszczyną. Wczoraj przywiozłem miodnie z gryki. Zrobiłem dzisiaj rano miodobranie. Bardzo słabo wyszło. Ale koszty tego wywózki, tej mojej pierwszej i doświadczenie, które zdobyłem, no to i tak jestem zadowolony, no ale miodu mało, tam 30 par słoiczków wyszło. No ale trudno. Nauczyłem się czegoś, wiem już jak wywozić. W następnym roku spróbuję może znowu, zobaczymy. Jeszcze rodzinki z gryki idą na wrzos, więc może gryka się nie udała, a ten wrzos się uda. Jutro będę przewoził. A teraz no, chcę zrobić trochę porządku, bo sporo tych ramek już mi się wycofało z miodni, tutaj z lipy, teraz tej gryki. Pełno miejsca mi to zajmuje, a te ciemne ramki tylko, no wiadomo, zachęcają te motylice do tego, aby ona tam składała jaja, żeby się rozmnażała. Mówię, nie dość, że zajmuje miejsce, trzeba magazynować, to jeszcze motylica się na tym pasie. Więc stwierdziłem, że przepalę to teraz, przetopię, a nie na jesień, jak co roku, żeby po prostu mniej tego było do magazynowania, no i mniejsze szanse, że ta motylica się tam gdzieś wkradnie. I tak to u mnie wygląda. Tu są ciemne ramki, wycinam je nożem, a tam wiaderko, jakąś tam wodę, bo tutaj w sokowniku wytapiam ten wosk i po prostu trzeba wodę dolewać na dole, bo jak wyparuje cała, no to spalimy sokownik. Trzeba uważać. Jak widać, para leci. Tutaj jest, o, już trochę wyciekło. Ciemna woszczyna. No jest trochę tych rameczek, wycofałem. Ile tutaj może leżeć? Z 30, a przetopiłem ze setkę. Tu są puste ramki wycięte. A jeszcze dwie reklamówki takich, dwa takie worki. Nie wiem ile tam, 50 litrów czy ileś wyniosłem już na strych, bo po oskrobaniu wynoszę te ramki po prostu na strych, a w jesień, w zimę będę miał czas. Będę je po prostu jeszcze opalał palnikiem, czyścił, bo to tak wiadomo, wszystko trzeba jeszcze opalić. Przewiercał dziureczki, gdzie jest drut, to go wyciągał. Przewiercał małym wiertełkiem dziureczki na drut i nawijał nowy. Wiem ile takie ramki wytrzymają. Ja te tutaj to widać jeszcze, o, były takie blaszane odstępniki tutaj przeze mnie montowane. No teraz już używam tylko hoffmanowskich, więc te ramki mają pewnie gdzieś 4-5 lat i myślę, że pewnie z 10 wytrzymają, później się spali. Na razie szkoda, no bo to wiecie, wszystko poszło, drewno jest teraz coraz droższe, taka ramka pewnie będzie kosztować około 2 zł w tym roku w zimę, jak będziemy kupować. No gdybym miał co roku 100-200 wyrzucać, no to wiecie, 400 prawie. No więc myślę, że póki nic się nie dzieje złego z taką ramką, można ją wyczyścić ładnie, opalić i wykorzystać drugi raz. Tutaj już patrzcie ile jest tego syfu z tych ramek. Ta woszczyna. No, a jeszcze będzie więcej. No, ja wypalam te ramki dosyć szybko, bo myślę, że u mnie taka ramka w Rodni to max 2. Może jak jakaś się gdzieś tam zagubi, to z 3 lata. Więcej raczej nie. To niektóre to są z tego roku. Tu widzicie, ta jest dosyć jasna z góry. Jeszcze brązowa. Ale już wolę przetopić. Wiecie, im częściej przetapiamy, tym tak naprawdę lepiej pod względem higienicznym. Tutaj różny syf się jednak gromadzi. Wiem, że niektórzy to raz na 10 albo na 20 lat przetapiają te ramki. No ich sprawa. Ja jednak uważam, że warto, jak już jest taka ciemna, praktycznie cała, to ją wziąć po prostu, patrzcie, tego syfu, a to wszystko w ulu zostaje. No można powiedzieć, ktoś powie, że ma osobno rodnie i miodnie, ale mimo wszystko i w Rodni
jeżeli ten miód, który wybieramy, nie ma styczności z tymi ramkami, to i tak to wszystko, wiecie, wędruje. Wszystko jest w ulu, wszystko między sobą wędruje. Patrzcie, ile tu tych pszczół mi przyleciało. Ja jestem tutaj w garażu, właśnie dlatego, żeby wszystko było zamknięte, tam są drzwi, ale one sobie szczeliny znajdą, no i je ciekawi po prostu czują ten zapach wytapianego wosku i wchodzą. Dlatego tutaj jest dosyć brudno, ale tu już jest pełno różnych. Jak wycinam te ramki, to wszystko leci, ja to później sobie zmiotę, tu jest pełno wosku na dole i to wszystko mi leci. Pokażę, ile już wytopiłem, bo dzisiaj tak naprawdę trzeci raz wytapiam. Przyniosę ten wosk. No i tu jest kilka krążków z tego roku. Nie wiem, ile tu jest, ze 3-4 kilo. Nie no, może więcej. Parę kilo. Myślę, że z 10 kilo wosku wytopię w tym roku. Więcej chyba nie. Nie ma dużo z tych czarnych ramek. Więcej jest z odsklepin, z miodu. No ale już troszkę jest. Ile tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć krążków. Pięć krążków. Jeszcze mam trochę odsklepin. Ja odsklepiny płukam w wodzie. Tą wodę daję pszczołom. A ten wosk zbieram przez sitko. Wyciskam ręcznie tą wodę. Takie kulki robię, zaraz może wam pokażę i później to przetapiam. Tak, mniej więcej tak wyglądają. Po prostu bierze się te odsklepiny z wanienki, przepukuje w wodzie, miesza to, daje później na sitka. Z sitka się zbiera, zgniata, to są twarde kule wosku. Później to przetopię. Jest tego trochę. Parę kilo jeszcze tu jest, ale dzisiaj raczej tylko z ramek. To sobie zostawię. To jest suche, nic się z tym nie dzieje. To już leży, to jest w polipie, nie? No to leży już, kurczę, parę tygodni i żadnej pleśni nie widać. Może sobie tu leżeć. Przetopię, jak będę miał troszkę więcej czasu. Wywaliłem już syfek. Tu jest, widzicie, wosk w tym sokowniku. Tam na dole bulgocze woda. Para idzie. A tu już jest tyle wosku. On jest brudny, go trzeba będzie jeszcze z raz, dwa, przynajmniej z dwa razy przeczyścić. Jak już takie krążki, jeszcze one będą po prostu jeszcze raz tutaj roztapiane, żeby wyklarować go bardziej. Ja ten wosk prawdopodobnie wykorzystam do zrobienia świec. Kiedyś wymieniałem ten wosk na węzeł, ale nie ma go tak dużo, umie jeszcze. A świeczki mi trochę idą. Tam znajomi kupują. No nie wiem, zobaczymy ile. Też nie chcę zrobić za dużo tych świeczek, bo co ja z nimi później zrobię, jak tego nikt nie kupi. Więc jeszcze tu troszkę damy tego suszu. Wytniemy. Bo widzę, że jest miejsce. Wycina to się w prosty sposób. Zaraz pokażę. Prosto przy samych krawędziach. Razem z drutem. Wycinamy ten kwadrat taki wostrzyny. O, wychodzi to. To jest trochę wilgotne, bo tutaj grykę wybierałem. Jest troszkę jakieś tam kropelki miodu, ale nie dawałem już to do wylizania pszczołom, bo jest tego mało. No i wrzucamy. Takie trzy ramki mi gdzieś wchodzą. Na mniejsze kawałki, żeby się więcej zmieściło. Trochę można dopchać zawsze. No, jeszcze tak z dwie. I kolejny. Taki wosk zostawiam na parę minut. 5, 10. Zależy, ile tej pary leci. I zazwyczaj sprawdzam później. Mam beleczkę. Czy jakiś tam kijek, akurat beleczkę miałem pod ręką. I sprawdzam. Po prostu mieszam w tym sokowniku. Dotykam tą beleczką tej woszczyny. I jeżeli ona jest taka miękka, że się rozpuszcza, nie jest twarda, że tą beleczką po prostu widać, że można
ją wbić, bo teraz widzicie, teraz jest twarda, nic tu nie idzie. Nie da się przebić. A po chwili, jak spłynie ten wosk, zostaje tylko ten taki miękka pozostałość. Beleczką będzie można to przebić, to wtedy go zabieram. No i tyle, tak to wygląda. Żadna filozofia, kiedyś nakręciłem filmik, jak w sokowniku się rozpuszcza ten wosk. No jest trochę roboty, ogólnie chcę kupić na jesień już, taką nie wiem, czy parownicę do wosku, czy jakiś, czy jak to się tam nazywa, żeby włożyć po prostu parę ramek, podłączyć, chwila, moment, żeby to wszystko ściekło, został tylko syf. Bo tu jest, to jest ok, jak się ma tak do 20 uli, ja już mam trochę więcej, no i jednak kilka godzin roboty, żeby ze 100 ramek przetopić, nie? No to trochę jednak za długo idzie. Mówię, jeżeli macie małą pasiekę, polecam, ja tak 5 lat mniej więcej używałem tego sokownika do owoców. No wiadomo, on się już nie nadaje do niczego, tylko do wyrzucenia, ale gdzieś go może pozostawię w razie W. A kupię już po prostu sprzęt. Myślę, że właśnie ostatni sezon używam tego sokownika, bo już mam po prostu za dużą pasiekę do niego. No, tutaj już jest dosyć dużo tego wosku, trzeba go przelać z tego względu, że jak jest za dużo, to dotyka dna tego miejsca, gdzie jest susz. Więc go przeleję no jedną ręką. To jest ciężko, więc kiedyś tutaj przez kranik leciał ten wosk, ale on się po prostu zapchał. Jest już całkowicie zapchany, nic tam nie kapie nawet. No tyle wyszło tego wosku. Nie wiem. Z 2 litry. Ciemny jest, bo to jest z ciemnej woszczyny, to on będzie ciemny. Jego dlatego trzeba wyklarować, ale on sobie spokojnie na górze będzie czyściejszy, na dole będzie brudniejszy. Z dołu się wytnie część tego czarnego brudu, wywali, a ten z góry on się wyklaruje, będzie, no i tak jeszcze z raz, dwa się go przetopi, wtedy już bez tych, tego syfu, no to on będzie czyściejszy. No mówię, na razie to jest ciemny, ale tak jak widzicie po tamtych krążkach, on nie jest wcale później aż taki brudny. Tak wygląda, a na razie tutaj ciemny strasznie, nie? No dobra, ja tutaj sobie kończę, no nie tak szybko, bo pewnie jeszcze z dwie godzinki mi zejdzie na wytapianie tego, ale później będzie porządek, ponoszę te rameczki na strych i troszkę tu posprzątam. Także cześć, trzymajcie się, ja pracowicie kolejny weekend. Hej!